Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy słuchali wykładu Michała Polakowskiego, który efektywnie opowie nam o tym, jak niewinne narzędzia kategoryzowania bezrobotnych zmieniają się w praktyki kontroli społecznej. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. Przede wszystkim chciałbym podziękować Delabowi za wsparcie tego badania i bardzo doceniam stworzenie tego przyjaznego środowiska badawczego. W moim dzisiejszym wystąpieniu chciałbym się zająć kwestią usług informatycznych w usługach społecznych, czy instrumentów informatycznych w usługach społecznych. Natomiast będę skupiał się tylko na tych instrumentach IT, które dotyczą wewnętrznego zarządzania instytucją. W mniejszym stopniu będę zajmował się takim zewnętrznym interfejsem pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Ten wymiar publiczny jest tutaj bardzo istotny i wymiar społeczny. Jaka jest motywacja do przeprowadzenia tego badania, które tutaj w Delabie prowadzę? Po pierwsze, oczywiście mamy do czynienia ze wzrostem roli i rządu, i rządzenia, czyli takiej formy, która nie przyjmuje już fizycznego kształtu, ale jest bardziej wirtualna, ale również takiego wielopoziomowego zarządzania, w którym nowe technologie informatyczne odgrywają bardzo istotną rolę. Mamy tutaj do czynienia z jakąś zmianą jakościową bez wątpienia. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest, abyśmy śledzili te zmiany. Możemy wręcz mówić o zmianie paradygmatu. Jednocześnie mamy do czynienia z takim silnym politycznym działaniem na poziomie europejskim, który materializuje się w tak zwanej europejskiej agendzie cyfrowej. Komisja Europejska bardzo duży nacisk kładzie na wprowadzanie nowych technologii do wszystkich obszarów życia, ale bardzo istotnym tam komponentem są właśnie usługi administracji publicznej. Ja zajmuję się małym wycinkiem tych usług, czyli usługami społecznymi. Trzecią motywacją jest w pewnym sensie wyważenie kwestii postępu technologicznego i prawa do prywatności. Istnieje coraz większa dyskusja, czy ona coraz bardziej się nasila, która zajmuje się tymi dwoma aspektami. O ile postęp technologiczny może wkraczać w prywatność obywateli, i w Unii Europejskiej ta dyskusja ma bardzo dynamiczny przebieg. W tym badaniu chciałem też w pewnym sensie wyjść poza taki wąski krąg rozważań o skuteczności i efektywności technologii informatycznych w sektorze usług społecznych. Najczęściej przyjmuje się, że stosowanie czy używanie tych nowych technologii powoduje wzrost efektywności usług społecznych. Natomiast wydaje mi się, że na ten problem trzeba spojrzeć szerzej i popatrzeć, gdzie ten wzrost skuteczności może się odbywać i jednocześnie kosztem czego ten wzrost skuteczności może się odbywać. I to wszystko, te rozważania chciałbym osadzić w takiej zmianie paradygmatu rządzenia publicznego, czyli przejściem do tego New Public Governance, nowego rządzenia publicznego, zwłaszcza w obszarze polityki społecznej i polityki rynku pracy. Istnieją na ten temat już dość pogłębione badania, zwłaszcza dotyczące krajów zachodnich, i wydaje mi się, że te zmiany, które dzieją się w polskiej polityce społecznej, polskiej polityce rynku pracy, w interesujący sposób można odnieść do tych szerszych europejskich, światowych debat na temat zmian w rządzeniu publicznym. Jakie pytania badawcze przyświecały mi, gdy przygotowywałem ten projekt? Po pierwsze, chciałem się zapytać o to, jakie są uwarunkowania wprowadzania technologii informatycznych do sektora usług społecznych. I tutaj wychodzę poza taki prosty automatyzm, że postęp technologiczny, czy dostępność nowej technologii, nowej infrastruktury oznacza automatyczne wprowadzenie tych technologii informatycznych do sektora usług społecznych. Za tym procesem stoją jakieś większe uwarunkowania. Po drugie, chciałem się zastanowić nad tym, czy można zidentyfikować jakieś skutki wprowadzenia technologii informatycznych do usług sektora publicznego. Czy to jest faktycznie tylko i wyłącznie wzrost efektywności i skuteczności tych usług, czy mamy do czynienia z jakimiś równoległymi procesami, tak jak wspomniano we wprowadzeniu, procesami na przykład kontroli społecznej, czy bardzo silnej segregacji społecznej. A być może taka wąsko rozumiana skuteczność sektora usług społecznych przekłada się na brak efektywności w jakichś innych sektorach. To jest pytanie, na które chciałem również odpowiedzieć. Po trzecie, chciałem się zastanowić nad takimi związkami pomiędzy informatyzacją usług społecznych i zmianą paradygmatu zarządzania sektorem publicznym. I tutaj właśnie chodzi najczęściej o to, że ten nowy sposób rządzenia jest odpowiedzią na indywidualizację społeczeństw, na ich większe wewnętrzne zróżnicowanie.
I mówi się o tym, że technologie informatyczne mają być odpowiedzią na to wewnętrzne zróżnicowanie, ponieważ one pozwalają na bardziej zniuansowany sposób rządzenia. Natomiast wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, że tutaj ten związek jest znacznie bardziej złożony i chciałbym wyjść poza ten prosty taki związek potrzeba adaptacji, a poza tym funkcjonalistyczną relację. Wreszcie chciałbym się zastanowić nad informatyzacją i tym New Public Management, czyli tym nowym rządzeniem, zarządzaniem publicznym. W jaki sposób ona się wpisuje w te koncepcje? Czy informatyzacja w pewnym sensie nie pełni roli służebnej w tej zmianie z tego klasycznego takiego administracyjnego rządzenia przez administrację publiczną na ten taką bardziej złożoną, wielosektorową sposób rządzenia? I wreszcie chciałem się zastanowić nad tym, jak funkcjonuje sektor publiczny i jak można to odnieść do logiki działania rynkowego. I działanie rynkowe oczywiście będzie nastawione w dużej mierze, nie chcę powiedzieć, że wyłącznie, ale w dużej mierze na efektywność. Natomiast przez wiele dekad sektor publiczny był nastawiony bardziej na jakość, czyli na rezultaty, a często kosztem efektywności. Wydaje mi się, że ta relacja zaczyna się odwracać i mamy właśnie do czynienia z jakąś zmianą paradygmatu. Jakie jest tło takie ogólniejsze tych rozważań? Po pierwsze, już od połowy lat 80. to zależy od kraju, ale mamy do czynienia z tendencją do ograniczania uprawnień socjalnych, praw socjalnych, jak to się określa w literaturze. I to ograniczanie może się odbywać przynajmniej na dwóch poziomach. Po pierwsze, na poziomie centralnym, czyli decyzjami rządu centralnego, redukuje się zakres tych uprawnień, a często tej redukcji towarzyszy zwiększanie jakichś zobowiązań ze strony obywateli. I mówili o tym chociażby Paul Prisson czy Mark Blyth, wielu innych badaczy. Lub też takim dyskrecjonalnym ograniczeniem uprawnień socjalnym, czyli takim, które odbywa się poprzez konkretne decyzje konkretnej osoby. Czyli nie ma tutaj jakichś bardzo, bardzo jasnych wskazań, w jaki sposób te ograniczenie uprawnień powinno się odbywać, natomiast dzieje się to najczęściej pośrednio, właśnie poprzez na przykład ograniczenie zasobów, którymi mogą zarządzać funkcjonariusze publiczne. Inną taką strategią jest wprowadzanie podmiotów i mechanizmów quasi-rynkowych. I o tym mówi choćby Legrand, czyli tworzenie quasi-rynków, wprowadzanie firm for profit, ale również organizacji pozarządowych do tej klasycznej domeny administracji publicznej. Czyli mamy do czynienia z takim poszerzaniem pola dotychczasowej interwencji państwa. No i wreszcie może to się odbywać na poziomie indywidualnych decyzji, trochę o tym wspomniałem, czyli tak zwani street level biurokrats czy frontline biurokrats, czyli urzędnicy pierwszej linii, oni mogą bardzo silnie wpływać na uprawnienia obywateli. Taką drugą dużym trendem, który obserwujemy, jest zwiększona kontrola wydatków publicznych. To się najczęściej odbywa poprzez ograniczanie wydatków socjalnych i tu często przywołuje się taki argument mówiący o zarówno nadużyciach ze strony administracji, czy zbyt hojnym na przykład przyznawaniu pewnych świadczeń czy pewnych usług, bądź klientów, czyli tak zwanych wyłudzeniach. Taki dyskurs w kręgach rządowych, właśnie kręgach, zwłaszcza NPM-u, był bardzo silny. I tutaj jest pytanie o to, jak informatyzacja w kontekście oszczędności budżetowych się lokuje. Jaką ona pełni rolę? I tak jak wspomniałem, ona może pełnić rolę służebną, w tym sensie, że można osiągać te same cele przy użyciu mniejszych nakładów. I teraz oczywiście to jest pytanie, jakie cele chcemy osiągnąć. Trzecim takim trendem, który obserwujemy w polityce społecznej, w polityce rynku pracy, jest tak zwana redefinicja praw, uprawnień socjalnych. I o ile dotychczas do lat 80., 90. mieliśmy do czynienia z takim bardziej zbiorową odpowiedzialnością za problemy społeczne. Teraz zaczyna dominować takie indywidualne podejście do problemów społecznych, które wyraża się w tym, że to najczęściej ta osoba, która potrzebuje pomocy, ma jakąś cechę, która doprowadziła ją do tej sytuacji. Czyli mamy tutaj do czynienia z zupełnym odwróceniem odpowiedzialności za pewną sytuację. Nie mówi się o na przykład to jakimś wypadku losowym czy o nieszczęściu, tylko najczęściej o zawinionej sytuacji. Czyli na przykład w przypadku polityki rynku pracy moglibyśmy mówić o tym, że ktoś niewystarczająco stara się w poszukiwaniu pracy albo nie korzysta z każdej możliwej oferty, ale wybiera tylko te oferty, które byłyby dla tej osoby odpowiednie. I wreszcie tym, co jest bardzo ciekawe, gdy
przeglądałem literaturę dotyczącą informatyzacji szeroko rozumianej administracji publicznej, to to, że właściwie to jest bardzo izolowany politycznie proces. Administracja zarówno określa przesłanki, ocenia je, definiuje metody, którymi pewne zmiany należy prowadzić, jak i cele. W związku z tym to jest taki bardzo izolowany proces, w którym zarówno inne sektory nie mają dostępu, zwłaszcza sektor pozarządowy, który w pewnym sensie też nie jest zbyt demokratyczny, ponieważ ta informatyzacja w dużej mierze odbywa się w kręgu takich specjalistów, którzy zajmują się aspektami technologicznymi w większej mierze niż właśnie aspektami odnoszącymi się do polityki rynku pracy czy do polityki społecznej w ogóle. Gdy zajmiemy się pytaniem efektywności, możemy myśleć o informatyzacji usług społecznych przynajmniej w dwóch wymiarach. W takim wąskim wymiarze oczywiście informatyzacja usług społecznych będzie zwiększała efektywność tych usług, natomiast to nie jest w 100% pewne. Natomiast warto pamiętać o tym, że często wprowadzanie nowych instrumentów do administracji publicznej powoduje dodatkowe obciążenia i te nowe instrumenty nie powodują wzrostu efektywności, gdy patrzymy na problem szerzej. I tutaj takim klasycznym przykładem, który zresztą był przywoływany w dyskusjach na temat NPM-u, jest raportowanie do przełożonych, do administratorów systemu. I to raportowanie często bywa tak intensywne, że powoduje, że urzędnicy czy osoby, które zajmują się danym problemem społecznym, mają coraz mniej czasu na zajmowanie się tymi problemami społecznymi. I oczywiście informatyzacja może być taką strategią nadawania większej efektywności administracji, ale w danym wycinku, gdy tworzymy bardzo ścisłe kategorie i segregujemy grupy potrzebujące. I tak wiele przykładów z Unii Europejskiej, a również z krajów pozaeuropejskich wskazuje na to, że mamy do czynienia z taką ścisłą segregacją kategorii osób potrzebujących i wypychania ich poza system do innych sektorów usług społecznych. Także w ramach tego wąsko rozumianego sektora efektywność będzie rosła, natomiast jeśli popatrzymy na problem szerzej, ten problem nie jest rozwiązywany albo jest rozwiązywany poprzez inne podmioty i to powoduje, że w pewnym sensie czyścimy ten jeden sektor, natomiast problem pozostaje. Jak właściwie powinniśmy się zastanawiać nad efektywnością wprowadzenia nowych technologii do usług społecznych? Chciałbym podkreślić, to jest właściwie taki punkt wyjścia do moich rozważań, jest to, że bardzo jest istotny kontekst zarówno polityki rynku pracy, czy polityki społecznej, jak i taki kontekst już zupełnie polityczny, czyli jak dane społeczeństwo, jak dany system polityczny traktuje grupy osób potrzebujących. Bo gdy nie weźmiemy tego kontekstu pod uwagę, będziemy mieli do czynienia z tak zwanym determinizmem technologicznym, czyli będziemy obwiniać technologię jako taką za przyczynianie się do pogłębiania lub rozwiązywania pewnych problemów społecznych. Tymczasem chodzi o to, żeby zrozumieć, że ta technologia prawie zawsze pełni rolę służebną. Ona jest częścią jakiejś szerszej polityki i ona ma za zadanie według tych, którzy planują operowanie tego systemu, rozwiązywać jakiś problem. I tak, gdy będziemy mówili o kontekście rynku pracy, to jest bardzo wyraźny trop w przypadku wielu krajów, gdy polityka rynku pracy jest założona na takich przesłankach jak czy nieuczciwość bezrobotnych, czy założona jest na takim, oparta jest na bardzo silnej presji aktywizacyjnej, czyli takim aktywizowaniu bezrobotnych. Użycie tych nowych technologii wpływa na i tworzy takie praktyki administracyjne, które mają na celu segregację osób potrzebujących. To jest takie ogólne dość sformułowanie, ale generalnie chodzi o to, że te nowe technologie pomagają segregować i kontrolować poszczególne kategorie osób potrzebujących, często w oparciu o takie niemerytoryczne przesłanki, jak na przykład jakieś aspekty moralne, tego czy ktoś zasługuje czy nie na podstawie swojego dotychczasowego postępowania, czy na podstawie jakichś sądów, które on ma. To jest bardzo istotny aspekt. Jakie są doświadczenia innych krajów, gdy mówimy o informatyzacji sektora usług publicznych i zwłaszcza profilowania, bo na tej kwestii chciałbym się skupić w tym wystąpieniu. Po pierwsze, wprowadzanie technologii informatycznych współwystępowało razem ze wzmożonym naciskiem na kontrolę i aktywizację bezrobotnych. Widzimy ten trend w przypadku bardzo wielu krajów, Australii, Wielkiej Brytanii, Włoch, również Niemiec. Jednocześnie profilowanie bezrobotnych powinno być postrzegane jako taki proces indywidualizacji usług społecznych, w tym sensie, że nie traktujemy wszystkich bezrobotnych jako jednolitej kategorii, tylko staramy się stworzyć jakieś takie mniejsze kategorie, na potrzeby których będzie nam łatwiej odpowiedzieć. Ale często chodzi właśnie o to, aby włączać jednych do danej polityki rynku pracy, a wykluczać z niej innych. Wykluczać z niej zupełnie, w tym sensie, że nie oferować im pomocy. Jednocześnie w literaturze mówi się o tym, że
gdy mowa o doświadczeniach innych krajów, to to, że profilowanie, zwłaszcza w kontekście informatyzacji usług społecznych, służy podtrzymywaniu takich procesów wzajemności zobowiązań. Chodzi o to, aby podtrzymywać tę wzajemność pomiędzy władzami publicznymi a obywatelami. I oczywiście w takim tradycyjnym ujęciu była mowa o tym, że państwo nadaje jakieś prawa socjalne. Natomiast w tym nowym podejściu mowa jest o tym, że powinna się pojawić jakaś wzajemność i temu nadawaniu praw socjalnych powinny towarzyszyć jakieś zobowiązania ze strony osób potrzebujących. I właśnie profilowanie i tworzenie takich nowych, nowoczesnych narzędzi informatycznych ma wzmacniać ten proces. W tym sensie, że łatwiej te osoby kontrolować, na przykład czy one wypełniają swoje zobowiązania, i temu chociażby służy tak zwana interoperacyjność, czyli możliwość współpracy wielu systemów administracji publicznej. Jednocześnie widać, że dyskusją o prowadzeniu technologii informatycznych towarzyszy coraz większy nacisk na elastyczność po stronie bezrobotnych, czyli mówi się o takich kategoriach jak zatrudnialność, elastyczność czy zaradność, i te cechy, które są dość często są dość generalnie sformułowane, stara się za pomocą narzędzi informatycznych zidentyfikować. Gdybyśmy się przyjrzeli już tym konkretnym przykładom informatyzacji w kontekście profilowania, możemy mówić o tym, że generalnie narzędzia informatyczne pełnią takie dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, one wspomagają urzędników w podejmowaniu decyzji, do której kategorii osób potrzebujących należy przypisać daną osobę. Czyli to jest taki nazwijmy to, proces odsiewania, jednocześnie one wspomagają tych urzędników, jeśli chodzi już o konkretny proces pomocy. Czyli one sugerują pewne rozwiązania. I z takim rozwiązaniem mamy na przykład do czynienia w Holandii. I ten proces profilowania tam, dzięki właśnie narzędziom informatycznym, ma w większym stopniu rolę taką, nazwijmy to, prognostyczną, czyli co się będzie działo z daną osobą. A jednocześnie on mówi o tym, że te instrumenty pomagają urzędnikom dobrać odpowiednie instrumenty polityki rynku pracy. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, tylko że tam ten podział jest znacznie bardziej zniuansowany, a jednocześnie narzędzia profilowania, właśnie to oparte o nowe technologie, służą również jako elementy takiego programu wynagradzania podwykonawców. Czyli chodzi generalnie tutaj o to, że dzięki stworzeniu tych mniejszych podkategorii służby rynku pracy, czy publiczne służby zatrudnienia, są w stanie przydzielić dane kategorie osób potrzebujących zewnętrznym podwykonawcom i później rozliczyć ich z tego zadania. I to oczywiście ma bardzo konkretny cel. Chodzi na przykład o to, żeby uniknąć się tak zwanego creamingu, czyli wysyłania tych najlepiej rokujących na przykład do podwykonawców, bo to byłoby, mówiąc kolokwialnie, dość łatwe zadanie. Chodzi o to, żeby te grupy w jakiś sposób wymieszać. Wreszcie w przypadku Australii mamy do czynienia z takim bardzo zaawansowanym profilowaniem. Mamy tam do czynienia z 30 pytaniami takimi profilującymi. W każdym z tych krajów to profilowanie odbywa się na wstępie kontaktu z publicznymi służbami zatrudnienia, czyli właściwie osoba bezrobotna zgłasza się do jakiegoś biura pracy, tak to ogólnie nazwijmy, różne formy to przyjmuje w różnych krajach. Odpowiadając na te pytanie, staramy się, czy służby starają się przypisać daną osobę do danej kategorii. Tym, co jest interesujące w Australii, jest to, że ta ocena, czy przypisywanie do profilu odbywa się okresowo. To jest bardzo istotne, ponieważ dana osoba nie tkwi do końca swojego bezrobocia na przykład w danym profilu, tylko może się pomiędzy nimi przemieszczać. To jest o tyle istotne, że zmienia się wtedy zakres usług, jakie przysługują tej osoby. Jeśli chodzi o profilowanie w Polsce, to można tak ogólnie powiedzieć, że ta koncepcja jako sposób segregowania osób bezrobotnych przybrała na sile w okresie ograniczeń budżetowych, na początku tej dekady, tak to można określić. I to był ten okres, kiedy mieliśmy do czynienia ze spadkiem wydatków na aktywną politykę rynku pracy, czyli można powiedzieć, że chodziło tutaj ewidentnie o jakiś taki proefektywnościowy zwrot, o to, by w tych warunkach ograniczonych zasobów budżetowych móc skuteczniej zarządzać polityką rynku pracy. I wprowadzono takie trzy generalne profile. Jest to tak zwany profil aktywny, wymagający wsparcia i oddalony od rynku pracy. I każdemu z tych profilowi przypisano jakiś taki katalog zadań. W tym pierwszym profilu aktywnym właściwie działania sprowadzają się tylko i wyłącznie do poszukiwania pracy. W tym profilu, który określony jest jako wymagający wsparcia, zadania związane ze szkoleniami, ze stażami, z jakąś formą tworzenia kapitału ludzkiego są znacznie bardziej rozwinięte. Natomiast ta trzecia kategoria,
To jest taka kategoria, która mówi o tych osobach, które są najbardziej oddalonych od rynku pracy i to jest w przypadku tej kategorii w mniejszym stopniu właściwie można mówić już o polityce rynku pracy jako takiej, ale w większym stopniu o takich działaniach integracyjnych ze społeczeństwem. Jeśli byśmy popatrzyli na statystyki, to ta pierwsza kategoria to jest mniej więcej 10%, ta ostatnia to 30% osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jeśli chodzi o kwestię informatyzacji, to profilowanie jest taką częścią integralną systemu informatycznego Syriusz. To jest taki system, który wspiera publiczne służby zatrudnienia. Skąd czerpana jest część informacji na temat osoby bezrobotnej, takie podstawowe na jej temat dotyczące zatrudnienia, okresów bezrobocia i tak dalej. Tym, co jest interesujące w przypadku polskiej koncepcji profilowania, to jest to, że łączy się w niej funkcję prognostyczną z funkcją segregacyjną, czyli ta funkcja prognostyczna to jest generalnie taka funkcja, która ma ułatwiać osobom zarządzającym rynkiem pracy przewidywanie pewnych trendów, na przykład przewidywanie dalszego trwania w bezrobociu na podstawie określonych cech. Natomiast ta funkcja segregacyjna, to wydaje mi się, że w większym stopniu odnosi się do tego, aby stwarzać takie kategorie osób potrzebujących, którym będzie można w zamierzeniu w sposób taki bardziej dostosowany udzielać pomocy. Natomiast gdy popatrzymy na już na konkretne pytania w tym kwestionariuszu, wydaje się, że tak naprawdę ten aspekt segregacyjny odgrywa znacznie większą rolę niż prognostyczny. I to będzie prowadziło do wielu takich paradoksów czy nieoczekiwanych rezultatów. I warto o tym jeszcze powiedzieć, że to profilowanie w Polsce jest, tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, chociażby jest takim jednym z elementów wynagradzania za skuteczność zarówno publicznych służb zatrudnienia, tam w mniejszym stopniu, ale również zewnętrznych podmiotów. Czyli chodzi o to, aby mieszać te kategorie osób, a jednocześnie móc wynagradzać w zależności od tego konkretnego profilu i skuteczności wprowadzenia danej osoby na rynek pracy, czy po prostu jej zatrudnienia. Z jakimi problemami podstawowymi mamy do czynienia w Polsce, gdy mówimy o profilowaniu, zwłaszcza w kontekście tego aspektu nowych technologii? Po pierwsze, tym co widzimy, to jest brak przejrzystości i właściwie nie wiemy, w jaki sposób tworzono założenia profilowania i poszczególnych jego wymiarów. I trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia z takim aspektem biurokratycznym, czyli że administracja wewnątrz siebie wymyśliła cele, metody, jakieś uwarunkowania. Czy to jest taki aspekt technokratyczny już bardzo, aby móc zarządzać kanką społeczną, w tym przypadku osobami bezrobotnymi, sprawniej. Jednocześnie mamy do czynienia tam na przykład z ukrytą dyskryminacją poprzez niejasne sformułowanie celów. I właśnie tutaj mieszają się te dwie funkcje, funkcja prognostyczna i funkcja coś segregacyjna, czy segregująca. Tutaj mamy na przykład do czynienia, takim najbardziej wyrazistym przykładem tego jest płeć. Gdy pytamy osobę bezrobotną, która podlega profilowaniu, czy jest mężczyzną, czy kobietą, gdy ona odpowiada, że jest kobietą, wtedy my przypisujemy tej osobie potencjalnie gorszą sytuację na rynku pracy, co często powoduje, że spychana jest ona do tego gorszego profilu, często do profilu trzeciego, gdzie ona otrzyma mniejszą pomoc niż gdyby występowała w tym profilu drugim. Lub też często z profilu pierwszego można ją przenieść do profilu drugiego. I na przykład tam wtedy jest kwestia związana z jakimś dofinansowaniem działalności gospodarczej. I wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego niejasnego sformułowania celów. To byłoby zrozumiałe, gdybyśmy mówili o tej funkcji prognostycznej, czyli jeśli mam do czynienia do kobietą, ona ma mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia pracy, natomiast jeśli my segregujemy tę kobietę, to my ją dyskryminujemy z tego powodu, ponieważ ona otrzymuje często mniejszą pomoc. Kolejną kwestią, którą można zauważyć, gdy czyta się te pytania z kwestionariusza, jest taki bardzo ukryty wymiar moralny, bardzo wyraźny, ale jednak on nie występuje tak zupełnie bezpośrednio. Wymiar moralny, coś co Anglicy nazywają kwestią deservingness. System w pewnym sensie ocenia, czy ktoś zasługuje na podstawie swoich dotychczasowych działań na to, żeby otrzymywać pomoc. I często to są takie pytania dotyczące o motywację. Czyli właściwie motywacja często jest utożsamiana już z jakimś konkretnym działaniem i to przejście jest bardzo automatyczne. Właściwie nie wiadomo, w jaki sposób powiązano te dwie kwestie. Kolejnym problemem jest to, że ewidentnie profilowanie w Polsce jest takim sposobem na odcianie fikcyjnych bezrobotnych. I to nie jest moja uwaga, ale te uwagi pojawiają się w
oficjalnych, choć niedostępnych publicznie, przynajmniej do niedawna, dokumentach, które wydało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tam jest mowa o tym bardzo wyraźnie, że właśnie chodzi o to, aby odsiać te osoby, które są fikcyjnie bezrobotne, czyli te, które na przykład pracują na czarno. Jednocześnie mamy tutaj do czynienia z takim ciekawym zderzeniem, bo można by powiedzieć, że w klasycznym rozumieniu polityki rynku pracy nie chodzi tylko o zapewnianie czy zwiększanie możliwości znalezienia pracy, ale również zwiększenie ochrony socjalnej tych osób. Natomiast tu widać, że ten aspekt socjalny jest spychany na dalszy plan i są bardzo wyraźne pytania, które się do tego odnoszą. Czy rejestrujesz się po to, żeby dostać zasiłek, albo czy rejestrujesz się po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie tym, co można zauważyć, gdy prześledzi się już konkretne pytania w kwestionariuszu w ramach systemu Syriusz, to to, że mamy do czynienia z indywidualizacją w określonych ramach, tak bym to określił. Oczywiście ta indywidualizacja jest wybita na pierwszy plan, ale tak naprawdę mamy tam do czynienia albo z pytaniami, na które jest odpowiedź tak lub nie, albo mamy do czynienia tam z pytaniami, na które jest ograniczona liczba odpowiedzi. Tam właściwie w ogóle nie ma pytań otwartych. Tam urzędnik przypisuje wypowiedź osobie, która jest profilowana do konkretnej kategorii odpowiedzi, natomiast nie może on wpisać żadnej takiej otwartej odpowiedzi. I to oczywiście jest o tyle ciekawe, że ten aspekt indywidualizacji jest bardzo silnie podkreślany, natomiast widać, że ta indywidualizacja jest zakreślona w bardzo konkretnych ramach. Kolejną kwestią, która jest związana z jednej strony z ochroną danych, z drugiej strony z też prawami obywatelskimi i tymi prawami socjalnymi, jest to, że nieprzystąpienie do procedury profilowania czy odmowa przystąpienia do tej procedury powoduje usunięcie z rejestru osób bezrobotnych, a właściwie w przypadku tych, którzy się rejestrują, nie zarejestrowani, a w przypadku tych, którzy są zarejestrowani, usunięcie z rejestru. Na razie to nie jest duży problem, ale wydaje mi się, że cała filozofia tego, że osoba, która poszukuje pomocy, nie chce udzielić informacji na swój temat władzom publicznym, a jednocześnie stawia się przed nią alternatywę albo udzielić tej odpowiedzi, albo i otrzymać świadczenie, albo jej nie udzielisz i nie otrzymasz żadnego świadczenia, jest dość wątpliwa z punktu widzenia takich klasycznych uprawnień socjalnych. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że mamy do czynienia z tym profilowaniem w ramach systemu Syriusz z takim zautomatyzowaniem procesu. W tym sensie, że instrukcja dla urzędników mówi, że to zawsze jest decyzja urzędnika, to aby urzędnik podjął decyzję inną niż sugeruje system, on musi tam wpisać uzasadnienie dla swojej decyzji i te wszystkie uzasadnienia poprzednich decyzji są w systemie. Także tutaj widać, że ten system informatyczny w pewnym sensie pełni nadrzędną rolę, jeśli chodzi, czy jest wyżej w hierarchii niż decyzja poszczególnego urzędnika, który też należy podkreślić, ma określony czas, żeby dokonać tego profilowania, w związku z tym on w większym stopniu będzie się zdawał na zautomatyzowanie procesu niż na uzasadnienie swojej decyzji. Tym, co jest też bardzo istotne i tym, co jest w pewnym sensie niepokojące, jest to, że mamy do czynienia z pewną taką hierarchią pytań. W tym sensie, że jeśli profilowany odpowie w ramach tego systemu informatycznego w taki sposób, który jednoznacznie przypisuje go do danej kategorii, inne pytania już właściwie nie odgrywają roli. Wystarczy, że on się przypisze na podstawie jednego pytania do danej kategorii, wtedy właściwie to profilowanie jest zakończone. Normalnie to się odbywa tak, że zliczane są punkty. Na tej podstawie są dwa wymiary tej aktywizacji, oddalenie od rynku pracy i gotowość do podjęcia pracy i na tej podstawie wyznacza się w tej matrycy pozycję danej osoby. Natomiast jeśli choć na jedno pytanie odpowie się dość radykalnie, tak to nazwiemy, wtedy automatycznie system przypisuje tę osobę do tej kategorii, nieważne jaką on uzyskał liczbę punktów. No i wreszcie można zauważyć takie zjawisko szersze, które może w mniejszym stopniu jest związane z tym aspektem informatycznym, ale w pewnym sensie jest jego konsekwencją, jest to, że profilowanie nie musi się przekładać na efektywność polityki rynku pracy, zwłaszcza w sytuacji, w której zleca się pewne działania zewnętrznym podmiotom. Zewnętrzne podmioty tradycyjnie wolą ten efekt creamingu, czyli wolą wybierać najlepszych kandydatów do szkoleń, do przywracania na rynek pracy. Natomiast gdy wprowadza się to profilowanie i przekazuje się tym podmiotom również osoby na przykład z tej drugiej i trzeciej kategorii, one wtedy już odmawiają współpracy. To jest do tego stopnia, czyli nie tyle nie osiągają efektów, które się przed nimi stawia, tylko w ogóle nie przystępują do zadania i tego typu zjawiska
już można w Polsce zauważyć. Jakie są wnioski z tego mojego badania? Po pierwsze, polska dyskusja, zwłaszcza polska dyskusja nad informatyzacją czy zmianą technologiczną usług społecznych, w dużej mierze ma charakter techniczny i skupia się właśnie na kwestii efektywności i interoperacyjności. Gdy przeczytamy rządowe dokumenty, właściwie chodzi tam głównie o to, aby identyfikować nadużycia ze strony osób bezrobotnych. A właściwie kwestia tego, że skutecznie możemy przypisywać pewne instrumenty do danych kategorii osób, właściwie nie istnieje, a przynajmniej ona nie jest ujęta w takich ramach naukowych, natomiast bardzo silnie widać, że ta dyskusja jest właśnie napędzana tą kwestią efektywności rozumianą jako usuwanie pewnych nadużyć systemu. Po drugie, gdy patrzymy na dokumenty rządowe znowu, widzimy o tym, że jest mowa o poprawie efektywności, która jest rozumiana właśnie przez tym interoperacyjnym znaczeniu, ale również poprawie wizerunku i generalnie poprawie tego wizerunku ma posłużyć usunięcie tych osób, które na przykład postrzegane są jako nadużywające systemu, usunięcie ich z tego systemu i przyciągnięcie lepiej rokujących kategorii do publicznych służb zatrudnienia. Także tutaj chodzi o taki specyficzny system właśnie segregowania, ale tworzenia też pewnych nierówności. Z jednej strony usuwamy tych najgorzej rokujących z systemu, a z drugiej strony staramy się przyciągnąć lepsze kategorie osób bezrobotnych i w ten sposób zwiększyć efektywność tak naprawdę. Czyli mamy do czynienia z takim specyficznym technokratycznym procesem. Jednocześnie badania wskazują, że efektywność wykorzystywania usług IT w usługach społecznych zależy w dużej mierze od woli ich użytkowników. W tym sensie, że to operatorzy tego systemu tak naprawdę mają bardzo silne działanie, silny wpływ na jego działanie. Należy to rozumieć tak, że system może być neutralny, natomiast wartości, jakie za nim stoją i działania konkretnych osób, operatorów, urzędników, ale też decydentów mogą wpływać na jego efektywność. Tym, co jest uderzające w Polsce, choć muszę przyznać, że gdy przeglądałem literaturę, to jest niestety też dość powszechny problem na Zachodzie, jest to, że właściwie brak jest dyskusji na temat potencjalnie negatywnych efektów zautomatyzowania, tak to określmy, procesów określania potrzeb udzielania pomocy. Ta dyskusja jest najsilniejsza w Australii, jest dość silna w Wielkiej Brytanii, natomiast ona i tak w kontekście takich dyskusji na temat polityki społecznej, praw, zobowiązań obywateli jest dość słaba. Natomiast to ma bardzo duże konsekwencje i z niewielkimi wyjątkami, chociażby warto przywołać tutaj działania Fundacji Panoptykon. Rządzący nie są zupełnie rozliczalni przed społeczeństwem, w tym sensie, że społeczeństwo nie rozumie właściwie, jak działają te procesy informatyzacji, w którą stronę one zmierzają i jakie one mają potencjalne dobre strony i zagrożenia. I warto tutaj podkreślić wreszcie, że informatyzacja to jest sposób na zwiększenie efektywności w segregacji osób bezrobotnych i właśnie dzieleniu ich na tych, którzy zasługują na pomoc ze strony władz publicznych, pomoc finansowaną z środków publicznych i na tych, którzy nie zasługują na tę pomoc. Gdybyśmy sformułowali takie trzy ogólne wnioski, jakie z mojego badania można wysnuć, to po pierwsze wprowadzenie technologii informatycznych jako takie nie powoduje zasadniczego wzrostu skuteczności rozwiązywania problemów społecznych. Czy jest to raczej taka strategia, która jest nastawiona na ściślejszą, łatwiejszą, w tym sensie, że ona jest zobiektywizowana, ponieważ to system decyduje, a nie konkretny urzędnik i odpersonalizowaną, ponieważ ponownie to system decyduje, a nie konkretny urzędnik, segregację. Czyli w tym sensie informatyzacja usług społecznych nie musi oznaczać wzrostu skuteczności tych usług. Ostatni mój wniosek jest taki, że aby móc skutecznie rozwiązywać problemy społeczne, potrzeba więcej środków. Często chodzi tutaj o środki administracyjne. To jest taki argument, który pojawia się w badaniach polityką rynku pracy, który mówi się o tym, że urzędy pracy czy instytucje, które zajmują się polityką rynku pracy, są po prostu niewystarczająco obsadzone pracownikami. To jest taki, nie da się tego po prostu zastąpić technologiami informatycznymi. Zawsze w sytuacji, w której mamy do czynienia z urzędnikiem, ten urzędnik będzie musiał poświęcić jakiś czas na pomoc danej osobie. Finansowych, to jest bardzo istotna kwestia. Potrzeba więcej środków finansowych i informatyzacja nie zwiększa po prostu puli tych zasobów. Ona może pomóc segregować tym osobom, ale jednocześnie w ramach tych ograniczonych zasobów ten wzrost efektywności nie będzie imponujący, przynajmniej w takim szerszym
kontekście. I wreszcie prawdopodobnie potrzeba nowych środków, nowych koncepcji, które tutaj można postrzegać jako pole do popisu dla wprowadzenia nowych technologii, technologii informatycznych do usług społecznych. Takich rozwiązań jak możliwość komunikowania się z władzą publiczną, z administracją publiczną online. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim problemem, który można by określić jako brak pewnych umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, który na dodatek jest skoncentrowany dość często wśród tych osób, które najbardziej potrzebują pomocy. Także mamy do czynienia tutaj na przykład nie tylko z wykluczeniem na rynku pracy, ale również takim wykluczeniem informacyjnym. Ale wydaje mi się, że nowe technologie są w stanie pomóc w pewnym sensie przełamywać ten taki administracyjny rygor z jednej strony, a z drugiej strony udemokratycznić cały ten proces zarządzania polityką społeczną, polityką publiczną. Dziękuję bardzo.